trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, jaki miał miejsce w czwartkowy poranek w miejscowości Nowa Kamionka na trasie Suwałki-Bakałażewo. Kierujący samochodem osobowym, mężczyzna lat 20, mieszkaniec gminy Bakałażewo, jadąc na trasie Suwałki-Bakałażewo w miejscowości Nowa Kamionka, na prostym odcinku drogi na tą chwilę z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z pojazdem marki Renault kierowanym przez mężczyznę lat 50, mieszkańcem powiatu tczewskiego. Po badaniach 50-latek i towarzysząca mu w podróży kobieta zostali zwolnieni do domu. Doznane przez nich ogólne potłuczenia nie wymagały leczenia szpitalnego. Rutynowo sprawdzono również stan trzeźwości kierowców. Zarówno od jednego kierującego, jak i drugiego została pobrana krew na zawartość alkoholu, jak i też innych środków odurzających w organizmie. Z uwagi na stan zdrowia kierującego samochodem marki Citroen, brak było możliwości sprawdzenia go na urządzeniu jakimkolwiek. Natomiast kierujący samochodem marki Renault został sprawdzony na urządzeniu, był trzeźwy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zaledwie 20-letni kierowca Citroena wracał do domu po pracy na nocnej zmianie. Nie można zatem wykluczyć, że wypadek był skutkiem zmęczenia kierującego. Jednak na faktyczne przyczyny wypadku trzeba będzie jeszcze poczekać, wyjaśni je suwalska policja.